ile można zaryzykować właśnie kontaktu. Oboje się obrócili. Pod kontrolą wszystko czysto i Jerzy Glac jako pierwszy mija linię mety, zanim Dominik Blajer będzie się wciskał. Tak jest, po wewnętrznej jest na drugim miejscu. Walka o prowadzenie i Glac wypchnięty z toru przed szykaną. Jerzy Glac odnosi kolejne zwycięstwo w sezonie 2022. Jest kontakt i pół obrót i na dachu skończy Glac. Jednak na koła. Jerzy Glac mistrzem sezonu 2022. Witam serdecznie, zapraszam na wywiad z Jerzym Glacem, zawodnikiem Williams eSports Academy, mistrzem Polski Digital Motorsport 2022. Witam, Jerzy. Dzień dobry wszystkim, cześć. Jerzy, moje pierwsze pytanie, obejrzałeś przed chwilą film, w którym dowiedziałeś się, że zostajesz mistrzem ubiegłego sezonu, przekroczenie linii mety na ostatniej rundzie na Red Bull Ringu. Chciałem się zapytać, jakie uczucia towarzyszyły temu przekroczeniu linii mety i w ogóle, jaki był dla ciebie ten sezon, tak w telegraficznym skrócie, jakbyś mógł nam odpowiedzieć. To najpierw odpowiem na pierwszą część pytania. Jak teraz oglądałem sobie klip z tego momentu, to miałem przez moment ciarki. Jest to naprawdę bardzo fajne uczucie przypomnieć sobie ten moment. Tamten sezon był według mnie jednym z ciekawszych sezonów Mistrzostw Polski ze względu na to, ile było akcji przez cały sezon, jak to się wszystko toczyło. Na przykład ta ostatnia runda, gdzie mogła zaważyć nad całym tytułem i mam wrażenie, że to było taki punkt kulminacyjny całego sezonu, że tak naprawdę mistrzostwo rozegrało się na ostatnich metrach sezonu. Swoją karierę w sim racingu rozpocząłeś bardzo niedawno, bo skoro twoje pierwsze zawody, takie poważne zawody sim racingowe były w zeszłym roku, no to wcześniej też z racji twojego młodego wieku nie miałeś okazji uczestniczyć. Jak zaczęła się twoja kariera w sim racingu? Jak w ogóle przystąpiłeś do pierwszych wirtualnych kilometrów? No to ja przeszedłem, że tak powiem, z realnego świata motorsportu do sim racingu. Było to spowodowane wieloma rzeczami, między innymi budżetem, który nie puścił na większą ilość startów w realnym życiu. Więc stwierdziliśmy z tatą i podjęliśmy taką decyzję, że spróbujemy w sim racingu, że jest w tym przyszłość i że może warto spróbować, zobaczyć, z czym to się je. Więc pod koniec 2019 roku kupiliśmy pierwszą kierownicę, pierwsze pedały, jakiś stelaż. No i tak się zaczęła moja przygoda i zacząłem od platformy iRacing, gdzie ścigałem się w Mazdach. Czy to był taki punkt przełomowy, można powiedzieć? No bo zaraz wrócimy do tego tematu kartingu i profesjonalnego motorsportu, ale jednak można powiedzieć, że zmieniłeś swoją profesję. Tutaj jeździłeś cały czas profesjonalnie w wyścigach kartingowych, a tutaj trzeba było odnaleźć się troszeczkę w innym świecie, gdzie te, można powiedzieć, ostatnie części sekundy często nie szuka się w sprzęcie, czy też w zmieniających się warunkach na torze i dostosowaniu właśnie swojej jazdy do tych warunków, ale właśnie do takiego szukania, można powiedzieć, czegoś w oprogramowaniu, jakiś luk w regulaminie, chociaż oczywiście to też ma miejsce w prawdziwym motorsporcie, ale jednak te ostatnie części sekundy są znajdywane w trochę inny sposób. Chciałem się zapytać, jak ty się właśnie odnalazłeś w tym świecie? Dokładnie, początki bywają trudne, że tak powiem, lecz z biegiem czasu i poznawaniem ludzi, którzy się zajmowali tym trochę dłużej, mają większe doświadczenie, umożliwiło mi nabycie trochę wiedzy, dowiedzenie się niektórych rzeczy, w czym można szukać, tak jak powiedziałeś, tych ułamków sekund, tych takich niuansików, które właśnie pozwalają na wynik. I to tak naprawdę dzięki społeczności, dzięki też spędzonych wielu godzin na symulatorze i trenowaniu udało mi się dojść do tego momentu, w którym jestem. No i to tyle chyba. Ktoś był taki wyjątkowy, kogo chciałeś przytoczyć i bardzo ci pomógł w tym sim racingu zaistnieć, można powiedzieć, od samego początku?
Tak, były to na pewno dwie osoby, które pomogły mi zaistnieć. Na pewno jest to Daniel Konkol, jest to założyciel Evolve Racing, oraz Piotr Jagodziński, którzy pomogli mi się wybić. Daniel pomógł mi się rozwinąć na początku mojej kariery, a Piotrek wprowadził mnie bardziej w profesjonalną część tego sportu. I dzięki niemu też znalazłem się między innymi w Tritonie. No to pięknie nam te początki sim racingowe skróciłeś. Teraz chciałem zapytać się o karierę w kartingu. Na początku, jak zacząłeś w ogóle jeździć w kartingu? Jak wspominasz swoje pierwsze kilometry właśnie w wózku i później, nie owijając w bawełnę, co osiągnąłeś i śmiało możesz się tym pochwalić, bo wyniki mówią same za siebie. No nie byłeś gdzieś tam średniakiem czy zawodnikiem, który dojeżdżał ogony, a naprawdę można powiedzieć motorsportową nadzieją. Dziękuję bardzo. No tak, moja kariera wzięła się z tego, że jak byłem bardzo mały, rodzice kupili mi taki traktorek elektryczny, którym mogłem jeździć. I jeździłem nim po tarasie. No i jeździłem, parkowałem i tata zauważył, że mam do tego taki dryk. Więc pewnego dnia postanowił, że weźmie mnie na gokarty, żebym spróbował swoich sił. No i mi się to bardzo spodobało. Po pewnym czasie zapisał mnie na szkółkę, na Go Karting Center, gdzie prowadził ją Michał Grzyb. Na tej szkółce przejeździłem dość dużo czasu i po pewnym czasie Michał zaproponował, że może spróbowałbym w profesjonalnym kartingu. I od tego tak naprawdę zaczęła się moja kariera, gdzie później przeniosłem się na profesjonalne tory. Tory halowe poszły trochę w odstawkę. Zaczęły się pierwsze kilometry. Już w pierwszym moim sezonie udało mi się zdobyć drugi tytuł mistrza Polski Visicard 60. Później przez następne lata udało mi się obronić tytuł, udało mi się również zdobyć mistrzostwa Polski w wyższych kategoriach. No więc przebyłem trochę godzin na realnych torach. Czego nauczyłeś się dzięki wyścigom? Czy też mowa o sim racingu, czy też o realnym motorsporcie? Jakbyś mógł wymienić jedną, bądź też kilka rzeczy, które od razu przychodzą ci na myśl. Okej, no to według mnie karting nauczył mnie bardzo wielu rzeczy. Między innymi jest to dyscyplina. Uważam, że karting potrafi bardzo zdyscyplinować, nauczyć pokory. Uważam również, że działanie pod presją potrafi nauczyć i sim racing, i ściganie w realu. Ze względu na to, że mamy bardzo wiele z takich sytuacji, gdzie musimy uważać na każdy nasz ruch i uważać, żebyśmy nie popełnili żadnego błędu, bo może nas wiele kosztować. Więc to są na pewno takie dwie bardzo ważne rzeczy, które uważam, że mnie nauczyły. I na pewno spokoju w takich różnych sytuacjach, które są na przykład na co dzień niespotykane. Okej, czyli stałeś się bardziej cierpliwym człowiekiem na pewno. Dokładnie tak. Jedna z ostatnich kwestii, którą chciałem poruszyć, to twoje cele sportowe, życiowe, takie twoje cele na najbliższe 5 lat. Mam nadzieję, że za cel obrałeś sobie obronę tytułu mistrza Polski Porsche eSports Sprint Challenge Poland. Natomiast wolna ręka, proszę powiedz mi, jakie są twoje cele na najbliższe 5 lat? Jasne, no to jest bardzo dobre pytanie, ze względu na to, że jestem jeszcze młody, mam dopiero 17 lat, więc ciężko mi powiedzieć, co będę robił za rok, co będę robił jutro, tak naprawdę jeszcze nie wiem. Ale no, na pewno, tak jak wspomniałeś, najpierw moim pierwszym celem jest obrona tytułu. To jest tak naprawdę na ten moment mój główny cel. No i tak, przez następne 5 lat na pewno chciałbym, jeśli byłaby w ogóle taka możliwość, wrócić na realne tory, bo to jest coś niesamowitego, ścigać się w realu. Ale jeśli się to nie uda, to rozwijać się dalej w sim racingu, bo w tym też naprawdę drzemie bardzo wielki potencjał. Więc na pewno chciałbym przez te następne 5 lat dalej zostać przy motorsporcie, ścigać się i poświęcać temu swój wolny czas i wszystko, co mogę, żeby robić to, co kochać tak naprawdę. Gdybyś mógł teraz wsiąść w dowolny samochód na dowolnym torze, to co by to było i jaka by to była seria wyścigowa? Bo podejrzewam, że to mówimy o wyścigach, a nie o jakichś hyper karach. Dokładnie tak. No,
Uważam, że mogła to być seria na przykład. Znaczy, inaczej mogę powiedzieć tak, że na pewno moją ulubioną marką jest Porsche, więc albo poszedłbym w Porsche Cup, albo w Porsche GT3, więc albo bym się chciał ścigać w jakiejś właśnie serii związaną z samochodami klasy GT3, lub jakimiś wyścigami sprinterskimi, gdzie ściga się właśnie Porsche Cup. Czy tutaj nie było żadnych marzeń o Formule 1, o bolidach jednomiejscowych? Były ogromne marzenia, są nadal, że tak powiem, lecz zdaję sobie sprawę, że łatwiej by było jednak się dostać do samochodów tego typu niż do formuły, bo do formuły już bym musiał zaczynać ścigać się w bolidach F3, F4 czy F2, żeby zajść do F1, dlatego uważam, że samochody klasy GT3 czy też kapówki byłyby na pewno bardziej bliższe mojej profesji na ten moment. Jasne, albo tak jak Max Verstappen w wieku 17 lat debiutować już w Formule 1. Tak, no to dla mnie nie ma problemu. Jeśli by było teraz miejsce, to ja mogę wsiadać. Okej, zobaczymy, co da się zrobić. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że poruszyliśmy kilka kwestii, które zainteresują wszystkich obserwatorów i chciałem z tego miejsca pozdrowić wszystkich uczestników Porsche Esports Sprint Challenge Poland oraz organizatorów, którzy też wykonują świetną robotę, przybliżając też nam, czym jest sim racing i promując taką serię, jaką mamy u nas w kraju. Także Jerzy, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się gdzieś na wirtualnym torze. No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.